dzisiejsza dyskusja w Krakowie. Mam nadzieję, że niedługo, najpóźniej w sobotę, będzie pokazana przez Wolno TV. Także nie będę dyskutował o sytuacji emerytów obecnie, zresztą kilka razy o tym mówiłem. Natomiast tutaj taka ogólna uwaga o to, czym jest emerytura. Bo ludzie sobie często nie zdają sprawy, co to właściwie jest ubezpieczenie emerytalne. Otóż w zabezpieczeniu niektórych powiem, że nie jest to żadne ubezpieczenie, tylko pewna gra hazardowa. Dawniej kiedyś było coś takiego jak Tontina, jest nawet film pod tytułem Tontina. I Tontina to był taki zakład, zbierali się ludzie, którzy z reguły, to było bardzo ważne, byli w jednym wieku, czyli z reguły absolwenci jednej klasy, zbierali się tam po 20 latach, kiedy byli zamożnymi ludźmi. No i teraz zakładali Tontinę. Polegało na tym, że każdy wpłacał jakąś sumę, na przykład 1000 funtów, to były bardzo duże pieniądze. Za 100 funtów można było żyć cały rok, w miarę skromnie. No i całą sumę dostawał ten, który przeżył wszystkich. Był to bardzo dobry układ, bo dzięki temu rodzina dbała, żeby dziadziuś żył jak najdłużej, no bo wtedy on wziął wszystkie pieniądze tych wszystkich, prawda, którzy się złożyli na tą tinę. Otóż ubezpieczenie emerytalne jest właśnie taką grą hazardową. Z tym, że te składki się nie płaci 1000 funtów od razu, tylko płaci się w postaci miesięcznej, na raty się płaci 1000 funtów. Po czym ktoś umrze i nie dożyje, no to jego pech, a ten, kto dożyje jeszcze do 5 roku, dostaje pieniądze swoje z powrotem oraz tych wszystkich, którzy zmarli przed nim. Czyli to nie jeden bierze tontinę, tylko mniej więcej połowa mężczyzn dożywa wieku emerytalnego. No to jest taka tontina dla ubogich, mniej hazardowa, ale prawie jest to gra hazardowa. Krótko mówiąc, ja kupuję bilet na loterię. Jeżeli dożyłem jeszcze do 5 roku życia, to dostaję premię. Jeżeli nie dożyłem, to przegrałem. Wszystkie moje składki przepadają. Oczywiście ja nie mam nic przeciwko grom hazardowym, natomiast jest tylko pytanie, czy udział w grze hazardowej może być przymusowy. I drugie pytanie. Polski kodeks karny zabrania honorowania umów, które dotyczą zdrowia i życia. Na przykład nie można, tak jak Shylock chciał, żeby założyć się o funt żywego mięsa z mojego własnego ciała. Taka wygrana nie będzie egzekwowana. Pytanie, czy można egzekwować zakład, w którym stawką jest życie człowieka? Pamiętajmy, że musimy przynieść Europie normalność. Normalność to jest panowanie wolności, to jest szanowanie własności, to jest panowanie sprawiedliwości, ale też poszanowanie takich zasad jak honor, jak prawda, jak sprawiedliwość. To wszystko pod okupacją Unii Europejskiej w Europie zanika. I idziemy do parlamentu po to, żeby głosić prawdę.